Pani Dorota Balak złożyła szereg wniosków o inwestycje w swojej miejscowości i o pewne na piśmie. Już rozmawialiśmy też z mieszkańcami, wiemy o co chodzi. Więc tutaj odpowiedzi myślę na piśmie będą bardziej na miejscu, no co mogę w tym momencie. Będziemy sprawę zbadamy, będziemy działać. Pani Ludwika Tkacz zapytała o fragment chodnika przy ulicy Pułkę w rozwoju naprzeciwko sklepu Jan, tak? Nie, nie. Najpierw, to znaczy Kerfu. Okej. Dobrze. Zapisałam sobie tak samo. Zbadamy ten temat i odpowiemy pani na piśmie. Natomiast pozostałe pytania, czy ktoś ma, jestem już w stanie odpowiedzieć natychmiast, chociaż rozumiem, że pani też chce odpowiedzieć na piśmie na te pytania. Jeżeli chodzi o kwestię przetargu, bądź nie, na obsługę tej bezpłatnej linii, to tutaj tym zajmuje się kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, z pewnością odpowie na piśmie na to pytanie, bo to jest dosyć istotne. Natomiast na pozostałe kwestie mogę od razu odpowiedzieć, jak rzecz wygląda. Ona zresztą poruszała opinię publiczną. Niestety były przedmiotem nieprawdziwych doniesień prasowych, konstruowanych przez naszych niestety nierzetelnych dziennikarzy lokalnych. Dlaczego nie ma wody w Lice? Czyli gmina nie przywróciła dostępu do wody w Aromat Cafe mimo postanowienia sądu. Otóż, Szanowni Państwo, postanowienie zabezpieczające roszczenie o prawo posiadania państwa Brachałów, Koźbiorów, właścicieli spółki Jawar, to jest to normalna reakcja na pozew o eksmisję. My mamy umowę z państwem, którą wypowiedzieliśmy państwu, nie stosują się do zapisów tej umowy, czyli dalej chcą znajdować się w tym lokalu, okupują ten lokal, nie płacą za niego takich kwot, jakie my im naliczamy, nie płacą na ogródek. No, a w międzyczasie składają pozew o ochronę posiadania. Sąd wydał w tym postępowaniu o ochronę posiadania postanowienie, które jest niezgodne z prawem. Przede wszystkim to postanowienie, w mojej ocenie, jest niezgodne z prawem, dlatego że przede wszystkim wypełnia żądanie pozwu tych państwa, to znaczy umożliwia im funkcjonowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu, to sąd nie może takich rzeczy robić. A po drugie, sąd w niewłaściwy sposób oznaczył, znaczy właściwy z punktu widzenia pozwu, którzy państwo złożyli, ale niewłaściwy z punktu widzenia praktyki wykonania tego postanowienia, oznaczył podmioty zobowiązane tym postanowieniem do wykonania czynności, która była w tym postanowieniu zawarta. Gmina Wadowice nie jest dostarczycielem wody do żadnego lokalu. W takim razie, jeżeli sąd zobowiązał gminę do przywrócenia wody w lokalu Aromat Cafe, to my jako gmina nie jesteśmy w stanie tego wykonać, bo my nie zajmujemy się podłączaniem kogoś lub odłączaniem kogoś od wody. Państwo utracili dostęp do wody na mocy przepisów prawa. To jest znowu fałszywe doniesienia medialne, Wadowice 24, Gazeta Krakowska też o tym pisała w sposób nieprawdziwy, że ja kazałem odciąć wodę w tym lokalu. Nie, nie kazałem. Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji po otrzymaniu ode mnie informacji, którą musiałem do wodociągu wysłać, że państwo nie mają już prawa do znajdowania się w tym lokalu, z mocy prawa musiało odciąć wodę do tego lokalu. Tutaj prawo jest jednoznaczne. I teraz, jeżeli sąd chciał państwu przywrócić wodę, to przede wszystkim musiał działać w ramach pozwu skierowanego przeciwko Wadowickim Wodociągom, a nie gminie Wadowice. Wobec tego gmina Wadowice nie mogła wykonać tego postanowienia sądu, jak również wodociągi, bo wodociągi powinni być stroną tego postanowienia. Nie były zobowiązane przez sąd do niczego. Więc państwo Barachał i Koźbiał uzyskali postanowienie, które było nic nie warte z punktu widzenia obrotu prawnego. Powinni z nim udać się do komornika i komornik powinien, jeśli byłby w stanie, wykonać to postanowienie, ale prawdopodobnie nie byłby w stanie. Więc doszło znowu do włamania do piwnicy i prawdopodobnie przywrócenia samowolnego dostępu do wody w tym lokalu. Więc znowu popełniono przestępstwo, popełniono wykroczenie. Kto to popełnił, to już muszą się, kto tych czynów popełnił, muszą już zająć się tym odpowiednie służby. Natomiast no, tak wygląda sytuacja prawna. Gmina Wadowice jest tutaj pokrzywdzona w tej sprawie. Ja reprezentuję gminę Wadowice i państwo, którzy nie stosują się do umów, są osobami, które prędzej czy później będą musiały ponieść konsekwencje swoich czynów z punktu widzenia przepisów zarówno o wykroczenia, jak i przepisów karnych, jak i przepisów nakładających na nich odpowiedzialność za korzystanie z czyjejś własności bez tytułu prawnego do tego. Tak widzę tę sytuację na dzień dzisiejszy. Ja bym zupełnie na dom tutaj mówił, jaki efekt promocyjny ma gmina Wadowice przez tam właśnie przez te przepychanki między burmistrzem, powiem otwarcie, między burmistrzem a
a terytorium kawiarnia? Nie za bardzo rozumiem to pytanie. Panie Przewodniczący, ja bardzo ubolewam nad tym, że w mieście są przedsiębiorcy, którzy nie szanują prawa i nie szanują umów. Bardzo ubolewam też nad tym, że sądy w Wadowicach działają w sposób opieszały, czy organy ścigania w sposób nieudolny i nie są w stanie ochronić własność gminy. Nad tym bardzo ubolewam. Ubolewam też, że lokalni dziennikarze, którzy pracowali dla poprzedniej pani burmistrz, dzisiaj wykorzystują tą sytuację do tego, żeby obrzucać błotem władze miasta. Ale nie mam na to wpływu. Jeżeli ktoś chce łamać prawo w gminie Wadowice, ja nie mogę po pierwsze na to pozwolić, a poza tym nie mam na to wpływu. Każdy decyduje o sobie, każdy wystawia sobie samemu świadectwo. Ja staram się, żeby gmina Wadowice była odbierana jako gmina profesjonalna, a nasze władze, żeby były nasz samorząd odbierany jako dobry, przestrzegający prawa partner dla biznesu, zarówno dla przedsiębiorców, jak i też partner w polityce dla polityków czy osób reprezentujących instytucje, z którymi musimy współpracować na szczeblach, na różnych szczeblach samorządu. Jeżeli chodzi o sprawę dzierżawy parkingu przy restauracji ogrodowej, jak wiecie Państwo, ta dzierżawa była przedmiotem zawiadomienia regionalnej zbiórki rachunkowej do prokuratury rejonowej w Wadowicach, a wcześniej zawiadomienia stowarzyszenia, z którym pracowałem, czyli Inicjatywy Wolne Wadowice, o możliwości podejrzenia przestępstwa przez poprzednie władze miasta. I to zawiadomienie zostało, nasze podejrzenia zostały potwierdzone kontrolą RIO. Natomiast jest to sprawa jakby odrębna od tego, jaka stawka parkingu tam obowiązywała. Gdy ja nagłośniłem sprawę dzierżawy tego parkingu, państwo Frączek płacili 1 zł, bodajże 5 groszy za metr kwadratowy na tej działce. Po nagłośnieniu tej sprawy pani burmistrz poprzednia podniosła tą stawkę do 5 zł. Wyliczyłem, że w wyniku tego jednego ruchu gmina Wadowice zyskała około 100 tysięcy dodatkowych wpływów do budżetu gminy. Po czasie, kiedy objąłem tutaj urząd i po tym, jak otrzymaliśmy, zobaczyliśmy, jak jest wynik przetargu na parkingach na placu Kościuszki Trybunalskiej, podniosłem stawki wszystkich parkingów, dzierżawy wszystkich parkingów w mieście, zarządzeniu. Państwu dzierżawiącym ziemię, na który jest parking przy restauracji ogrodowa, podniosłem stawkę z 5 zł na 10 zł, co i tak pozostawało poniżej, znacznie poniżej cen osiąganych w przetargach na parkingi położone w centrum miasta. I państwo nie zgodzili się na nowe warunki dzierżawy, czyli nie zgodzili się na to, żeby płacić 10 zł do kontraktu za ten parking. Wobec tego umowa w okresie bodajże 3-miesięcznym ulega rozwiązaniu. W międzyczasie pani Jedna Frączek złożyła fałszywe oświadczenie, że jest to, że parking stanowi własność i postanowiłem go rozebrać. Wystąpiła do starostwa wadowickiego o to, żeby zgodzić się na rozbiórkę tego parkingu na naszej działce. Oczywiście starostwo wydało decyzję negatywną, bo pani Frączek nie zgłosi się tego parkingu. Wobec tego z końcem pani Wielu tego miesiąca chyba? Tak, trzeciego jest. Czyli 6 listopada parking wraca do nas. Tak wygląda ta sytuacja, ale on nie wraca dlatego, że to my w jakiś sposób dążyliśmy do tego, żeby ten parking pomóc odebrać, tylko po prostu dzierżawcy tego terenu nie zgodzili się na warunki zaproponowane przez nas, które moim zdaniem nie są w żaden sposób nadmierne. Pan radny Jasiński pytał, jak wygląda zmiana publiczności pracowników. Sprawdzimy to, odpowiemy panu na piśmie i też sprawdzimy, jak wygląda sprzątanie na terenach wiejskich, żebyśmy mogli ocenić. Ja mam takie uzupełniające pytanie, panie burmistrzu, czy to nie dało się tą kajarnią zrobić tak samo jak w tym parkingu wcześniej? Tak postąpić, żeby podnieść kwotę wynajmu. No jak skoro się dało z parkingiem, to oni to się nie dało. Jedna zasadnicza, zasadnicza różnica. Parking jest w połowie gminy, w połowie państwa Frączek, po pierwsze. Więc nie chciałem doprowadzić takiej sytuacji, do której państwo Frączek doprowadzili, czyli rozdzielenie tych dwóch części parkingu. Aromat jest całości własnością, ten lokal jest całości własnością gminy. Po drugie,
chcieliśmy przeprowadzić jedno postępowanie przetargowe lokalu na rynku, żeby móc pokazać, jakie są ceny rynkowe i ewentualnie wtedy w negocjacjach podnieść czynsze w pozostałych lokalach. To dokładnie tak samo zrobiliśmy w przypadku parkingu przy Ogrodowej. Czyli najpierw przeprowadziliśmy przetarg na parkingu na Kościuszki, a potem już wiedzieliśmy, jaka jest cena rynkowa, stawka rynkowa, mogliśmy zaproponować tak dużo niższą stawkę na pozostałych parkingach. Logika działania była dokładnie ta sama. I wreszcie trzecia różnica to taka, że Państwo Warkał i Koźbian zgodzili się, znaczy zaproponowali podniesienie tej stawki, który nie był dla nas, zadowalający. Bodajże podnieśli dwukrotnie tę stawkę. Więc to tak znacznie odbiegało ceny rynkowe. Więc dlatego te dwa przypadki nie są ze sobą tożsame. Pan radny Wicek pytał o harmonogram tworzenia budżetu. Poproszę na końcu Pani Bożenę Flasz, żeby krótko na ten temat powiedziała, zwłaszcza, że to pytanie jakby powtarza się też w kolejnych radnych. Natomiast pytał też, jakie podejmujemy działania w sprawach ustawy smogowej. Więc już Komisji Rolnictwa szczegółowo wyjaśniałem, jak będą wyglądać te zadania. Z radni są zorientowani, do czego zmierzamy. W tym momencie już gmina Wadowice jest jedną z trzech gmin małopolskich, która bierze udział we wszystkich programach poprawy jakości powietrza. To jest programie PONEH, programie PAPKA i programie LAI. Jakość powietrza w gminie Wadowice jest najgorsza w Małopolsce, obok Sury Beskidzkiej, dużo gorsza niż w Krakowie, a jakość powietrza w ogóle Krakowa i Małopolski jest najgorsza w Europie. Czyli w Wadowicach i okolicach mamy najgorsze powietrze w Europie, jakie odbierają Europejczycy. Bez zdecydowanych działań nie mamy szans niczego w Wadowicach w tej dziedzinie naprawić. Dlatego korzystamy z nowej zmian w ustawie o ochronie środowiska i chcemy wspólnie z zarządem województwa, przygotowujemy nasz wystąpienie do zarządu województwa, które prawdopodobnie uda się nam skończyć do końca roku, jeśli nie, to zaraz na początku następnego. I chcemy skorzystać z tych nowych przepisów i doprowadzić do tego, że dla gminy Wadowice zostanie określone, jakie rodzaje palenisk oraz jakie paliwo może być wykorzystywane na naszym terenie. Czyli będziemy pionierem w tej dziedzinie, bo Kraków na pewno z taką, o taką uchwałę poprosi i będziemy drugą gminą, która również w tym kierunku pójdzie. Naszym celem jest wprowadzenie konieczności montowania piecy najnowszej generacji we wszystkich nowych budynkach już w przyszłym roku, bądź przyłączy gazowe, bądź przyłączy do źródeł ciepła miejskiego. Natomiast w pozostałych budynkach, to jest około 4000 punktów grzewczych, które wymagają wymiany, chcemy przeprowadzić program wymiany do 2023 roku. I teraz ten program wymiany będzie obejmował wymianę piecy starszej generacji, przede wszystkim węglowych, na piece najnowszej generacji do spalania biomasy, przyłącza gazowe bądź piece węglowe też najnowszej generacji. Czym szybciej podejdziemy do tego programu, tym większe mamy szanse, że uda się nam wszystko wymienić, korzystając z systemu dotacji. Te pieniądze bardzo, bardzo dużo, ileś pieniędzy jest na to przeznaczone. Docelowo chcielibyśmy, aby te dotacje, nie chcę tutaj już podać konkretnych kwot, ale one mogą sięgać nawet 90% kosztów wymiany. Natomiast na pewno będziemy musieli wesprzeć ludzi najbiedniejszych, których nie stać będzie zarówno na wymianę instalacji, jak i termomodernizację własnych domów, bo to muszą być rzeczy, które będą szły równolegle, jak i na zakup paliwa, które jest nieszkodliwe i wysokoenergetyczne. I dlatego również podjęliśmy z Krajową Agencją Poszanowania Energii. Mieliśmy spotkanie w sobotę dla mieszkańców, a my już działamy od dłuższego czasu. W projekcie pilotażowym tej agencji wspólnych zakupów węgla dla całej gminy Wadowice. Czyli będziemy wspólnie kupować węgiel dla wszystkich mieszkańców, którzy mają piece węglowe. Dzięki temu będziemy w stanie zagwarantować sobie wysoką jakość i konkurencyjną cenę. Więc w tym kierunku też chcemy jeździć. Nie tylko punkty ciepła, ale również jakość paliwa. Więc nad tymi wszystkimi pomysłami dyskutujemy, mamy zaawansowane rozmowy. Jesteśmy przygotowani, żeby w tym kierunku działać i przede wszystkim chcemy działać. Więc będziemy Państwu w kolejnych miesiącach przedstawiać nasze plany z tym związane. Wspierają nas w tym zadaniu
nasi koledzy z krakowskiego Alarmu Smogowego, jednej z najbardziej znanych organizacji pozarządowych zajmujących się jakością powietrza, którzy cały czas służą radom, decydentom na szczeblu województwa czy kraju w wdrażaniu tych programów. Więc w najbliższym czasie organizujemy kolejne spotkanie właśnie tutaj na terenie miasta Nowice naszych urzędników z ich ekspertami. Już będziemy omawiać kolejne punkty tego naszego planu działania. Plan działania jest, zamierzamy doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy szybko poczuli jakościową zmianę powietrza, bo sytuacja, która dzisiaj jest w Wadowicach, jest absolutnie nie do zaakceptowania. Kłęby dymu unoszące się na ulicach, gryzący dym. Doszło już nawet do takich absurdów, że Telewizja Polska nagrywa kolędy w kościele tutaj na rynku, w Bazylice. Nie była w stanie sfilmować kościoła od zewnątrz, to był bodajże listopad czy grudzień poprzedniego roku, bo był taki smog, że po prostu nie dało się dostrzec po oświetleniu reflektorami frontu kościoła. Więc nie możemy w ten sposób prezentować się turystom, zwłaszcza, że chcemy być gospodarzem Dni Młodzieży. Przyjadą tutaj ludzie z całego świata, no i nasze zjawisko smogu i niskiej emisji niestety ma charakter całoroczny, to nie jest tylko zima. Bo wiele domów grzeje wodę cały rok, a jeszcze mamy tylko piekarnię opalane węglem, centrum miasta, więc smog unosi się non-stop. To jest niestety bardzo niesprawo widoczne dla kogoś, kto przyjeżdża z kraju, w którym ten problem został rozwiązany. Więc mam nadzieję, że to wyczerpuje Pana wątpliwości. Pan Korzeniowski pyta, dlaczego lampy nie świecą wykonane, to udzielę Panu odpowiedź na piśmie. No, nie jest to wynika z naszej złośliwości, tego, że nie chcemy wyłączyć przełącznika, tylko ma to... Dobrze tego odbierze. No ale nie wiem, jak można to w ten sposób odbierać. No, to jest... dlaczego nie ma rowych przychodnika i dlaczego przetargów nie rozpisano wcześniej? Dwie kwestie. Pierwsze, to pytanie, dlaczego przetargu nie rozpisano wcześniej, ono się cały czas pojawia. Szanowni Państwo, dlatego, że wybieraliśmy nowe kierownictwo, które potrzebowało czasu, żeby tematy wszystkie ogarniać i uporządkować we własnych wydziałach. Dlatego, że kierownik tego wydziału nie pracował z nami od początku roku, dlatego przetargi były później, ale to nie znaczy, że one były jakoś bardzo późno w stosunku do tego, co było poprzednich latach, bo też się zdarzały przetargi, że było ogłaszane właśnie w takich miesiącach letnich właściwie. A teraz drugi problem może wynikać z tego, że część przetargów na wykonanie niektórych inwestycji, w szczególności tak odcinków, dróg, środników, my rozpisujemy dopiero po tym, jak okazuje się, że poprzednie przetargi przyniosły nam oszczędności. Wtedy dokładamy kolejne realizacje, które możemy w ramach pieniędzy, które mieliśmy na inne projekty, zrealizować. Więc zawsze będzie takie zjawisko, że część inwestycji będziemy wykonywać wcześniej, a później z tego, co nam zostanie, będziemy wykonać następne inwestycje, nie? Pod koniec roku. Więc jakby to będzie występowało co roku. Pani Izadora pyta, co z programem na Górce Podstawiu i banerem z Ojcem Świętym. Z tym miejscem. Nie mam pojęcia, co się stało z banerem z Ojcem Świętym, ani kto go usunął. Na pewno nie było to jakaś decyzja z naszej strony. Jeżeli chodzi o progi na podstawie, to dostrzegam potrzebę rozwiązania tego problemu. Rzeczywiście to się stało jak mała ulica Wadowic. Pan Cholewka ogłosi potrzebę oczyszczenia gminy z plakatów wyborczych. Przyjrzymy się temu, może spróbujemy też ten problem rozwiązać. Ja już tak patrząc długofalowo, jeśli miałbym optować za jakimś rozwiązaniem, to proponuję, póki nie mamy wyboru w najbliższym czasie, będziemy korzystać z ustawy krajobrazowej, w ogóle wprowadzić zakaz reklamy wyborczej i wyznaczyć sobie tylko miejsca, gdzie wszyscy kandydaci na równych warunkach mogą sobie na określonym obszarze każdy wsi wywiesić swój plakacik. Wtedy każdy zainteresowany podchodzi, sprawdza. Zatem, szanowni Państwo, przyszłością naszej cywilizacji jest cyfryzacja także naszego życia fizycznego, czyli prędzej czy później te reklamy będą wyświetlane i tak wszystkie w smartfonach, czyli będziemy stali przed sobą i po prostu patrzyli do smartfonu i ta reklama będzie nakładana na obraz, który widzimy w kamerze. Więc prędzej czy później w ogóle reklama zewnętrzna stanie się czymś archaicznym, obwieszanie słupów, płotów i tak dalej, stanie się niepotrzebne. Tak, no ale to
do tablicy i pani zajmują się. Pan zajmują się służbą od tych niektórych. Ale badania będą jeszcze wisieć. Także pani Mary, wymienię tematy, które pani poruszyła, odpowiem pani na piśmie. Pan radny Adam Idzielski pyta o panią Oliwię Brzeźnia, czym się zajmuje i dlaczego udziela tej prawdziwej informacji. No to, panie radny, powiem tak, my studentów, pokazują studentom na przykład taki, dajmy taki przykład studentów. Dlaczego bijesz swoją żonę? To jest pytanie, które jest pytaniem niewłaściwie postawionym, bo już zakłada pewien stan rzeczy. Pan pyta siebie, dlaczego pani Brzeźnia udziela nieprawdziwej informacji, to ja przede wszystkim muszę wiedzieć, o jakie informacje panu mówi. Dobrze, więc ja sobie wydrukowałem artykuł. Chodzi panu pewnie o ten artykuł, prawda? Pytanie... Tak. Tak. Więc tak, po pierwsze pani Oliwia Brzeźnia zajmuje się kontaktem z dziennikarzami, więc udziela odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Po drugie, w tym artykule, to jest artykuł pana Roberta Szkodnika, który niestety pisze, choć w samym tym artykule znalazłem kilka nieprawdziwych informacji, które podał, a generalnie jest to dziennikarz nierzetelny, który poda informacje niesprawdzone. I ja się pytałem pani, zresztą zaraz jak ten artykuł się pokazał, pani Oliwia Brzeźnia przyszła do mnie i powiedziała, że ma problem z tym dziennikarzem po raz kolejny, ponieważ on do niej dzwoni, prosi o jakąś wypowiedź. Ona mówi, że nie jest uprawniona, żeby akurat w tym konkretnym temacie się wypowiedzieć i nie chciałaby cokolwiek mówić na ten temat. Po czym on cytuje sobie dowolne wypowiedzi z jej wypowiedzi, która w żaden sposób nie jest autoryzowana, nie jest przeznaczona jako komentarz medialny i to wrzuca do swojego artykułu. Więc jeżeli mamy do czynienia z takim dziennikarzem, no to nie mogę obwiniać mojego pracownika o to, że ktoś wyjął sobie jakąś jego wypowiedź, manipulował ją i wrzucił do tekstu. Więc tutaj zachował mi daleko idącą ostrożność, bo zarówno portal WC24, jak i pan Szkutnik dopuszczają się w tego typu zagraniach i nie jest to niestety ani dobre dziennikarstwo, ani też nie budują atmosfery, która sprzyja wielokrotnie jakiemuś społecznemu i budowaniu opinii publicznej. I tutaj już samo to zdanie, pierwsze, drugie zdanie, które trafiłem, blok komunalny przy parku miejskim od maja stoi gotowy. Prawda? Od maja stoi gotowy i komisja... Nie chodzi o to, że to te zdanie, że komisja mieszkaniowa nie rozdziela. Ale komisja nie rozdziela, tylko opiniuje, a burmistrz się dzieli. Przestańmy się przeprowadzić. To są takie opowieści. Pan Szkutnik mówi tak, blok stoi od maja, gotowy jest do zasiedzenia, ale wciąż nie wiadomo, kiedy się prowadzą lokatorzy. I nagle cytuję wypowiedź, której pani Oliwia nie udzieliła mu jako komentarza do czegokolwiek, że to zależy od komisji mieszkaniowej. Czyli buduje taką atmosferę, że... To nie mam powiedzieć. Pani nie kontaktowała się ze mną, pani. No to ja panu właśnie to wyjaśnię. Pani Oliwia odmówiła komentarza w tej sprawie panu Szkutnikowi. Wystarczyło mi powiedzieć, że... I poprosiła o pytania na mailu. Natomiast pan Szkutnik żadnych pytań nie przesłał, a zrobił sobie szybko artykuł taki, jaki chciał. No i to niestety pokazuje, z jakim jakością dziennikarstwem, jakiej jakości dziennikarstwem mamy do czynienia. Ale można by musi na panu redaktorze sprostowanie, jeżeli nie było udzielane. No, ale panu przewodniczący. Pisaliśmy, pan Błaszczyca prostował 15, już bodajże nie chcę przesadzić, czy to było 20, więc mówię 15 swoich artykułów. I co z tego? Piszemy cały czas prostowania, panu Błaszczycy prostują różne bzdury, które on publikuje praktycznie codziennie. No i co to daje? To jest bazowa w kotka i myszkę. Jeżeli dziennikarz chce publikować nieprawdziwe informacje, albo traktuje swoje rzemiosło w sposób niepoważny, tak jak pan Szkutnik, wrzuca sobie dowolne wypowiedzi, nie autoryzuje tego, nie wysyła pytań, no to i tak musielibyśmy mieć dział, który zajmował się tylko i wyłącznie prostowaniem tej wypowiedzi, a i tak artykuł został opublikowany i lekko się rozlało. Więc pozostaje nam tylko informować mieszkańców, co my naprawdę robimy i prosić ich o to, żeby weryfikowali. To była informacja, to my robimy. No to właśnie. Tego też my nie zrobili, a idzie informacja w obieg, że to właśnie nie chcemy zrobić, a my nie jesteśmy. Dlatego chciałbym, żeby w ramach... Czy pod stołem mieszkaniowym? Czy pod stołem, żeby... Chciałbym, żebyśmy w ramach przyszłego roku jednak mieli osobę, która będzie zajmowała się informowaniem o działaniach Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej. Ale urząd tam nie, a rada to są dwie różne rzeczy. Jeżeli jest problem tego typu, że potrzebuje informacji, jestem ja, czy jest pani Maria Zadowiedzia, możemy udzielić informacji. Jeżeli chodzi o pracę Rady Miejskiej. Natomiast tej pani nikt nie upoważnił, ani przewodniczący,
ani pani zadawać monotek, żeby ona informowała, czy udziela informacji w imieniu Ralewicki. Ale czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że ta pani nie udzielała żadnych informacji? Ja to wyraźnie powiedziałem. Natomiast pan Szkutnik dowolnie sobie wrzucił, wziął sobie po prostu na podstawie rozmowy z nią, mimo że ona powiedziała, proszę przesłać pytania na piśmie i odpowiemy na piśmie, czyli te pytania, jeżeli by dotyczyły Rady Miejskiej, dostałby je pan na biurko i pan sam by decydował, co tam by się znalazło. Ale ponieważ pan Szkutnik postanowił zrobić sobie tekst w oderwaniu od jakichkolwiek naszych wypowiedzi, no to tak wyszło jak wyszło. Proszę zwrócić uwagę, bo jak jest tytuł tego, tajne zasady przydziału. No to już jest manipulacja. Już sam ten tytuł pokazuje, z czym mamy do czynienia. Szukaniem na siłę sensacji. Tajne zasady. To jest szereg informacji nieprawdziwych. Już wielokrotnie prostowaliśmy tego typu artykuły pana Szkodnika, pana Koszczycy. I albo będziemy sami informować mieszkańców na naszej stronie, co naprawdę robimy, żeby dziennikarze nie budowali sobie swoich sensacyjnych artykułów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, albo dalej będziemy tolerować tą sytuację. Dlatego proponuję jednak, żeby taką osobę mieć w urzędzie, która będzie pisać cały czas o tym, co robimy, co państwo robicie, co my robimy, bez manipulacji, czyste fakty, bo to jednak dziennikarze, którzy działają na naszym terenie, niestety wykorzystują tego typu sytuacje do tego, żeby sobie sprzedawać swoje sensacyjne artykuły, prawda? Więc jest to dla mnie też sytuacja, przyznam dalece niesympatyczna, gdy całkowicie się z panem zgadzam, że ma pan prawo pytać i komisja, dlaczego tak się stało. Natomiast zapewniam, nie stało się tak z naszej winy, tylko to jest wymysły pana dziennikarza i cytowanie dowolne wypowiedzi. Pan radny Jan Wąsik pyta, co z programem na NIMA. Myśmy zaproponowali, tak jak chcieli mieszkańcy, likwidację tych progów, natomiast Komisja Bezpieczeństwa Drogowego nie zgodziła się na to i pozostała przy tym, żeby umieścić tam pylony. No więc ponieważ nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, więc będziemy umieszczać pylony pomiędzy tymi progami, czyli te progi będą jeszcze gorsze w formie niż są teraz. Bo tak chce Komisja Bezpieczeństwa Drogowego. I to jest przy starostwie powiatowym. Kwestia nawierzchni bitumicznych, no to na to pytanie odpowiemy na piśmie. Jaki pan też miał informację już konkretną. Natomiast oczywiście przechodzą do nas mieszkańcy i mówią, dlaczego tę drogę rozkopano. Zepsuto. Ona była naprawdę dobra. No a zepsuto ją, bo mieszkańcy nie puścili kanalizację po swoich działkach, bo powiedzieli, kopcie drogę, nie? No to rozkopano drogę, no to przyszli i powiedzieli, zepsuliście. Więc to pokazuje no, trochę w jakim kraju żyjemy. Nikt nie mówi, nikt nie puści, nie zrobi służebności, mimo że to jest służebność odpłatna. Nikt nie zrobi służebności po swojej działce, a kopcie drodze, dlaczego żeście nie popsuli drogę. Ale tak mówię, bo nie, panie burmistrzu, ale rozumiem, to nie dało się dogadać z wodociągami, żeby położyli nawierzchnię jeszcze w tym roku, a płatności były w przyszłym roku, żeby jakoś porozmawiać z prezesem, że... Ale to on musi też osiąść. No, władzenie ja teraz nawierzchni, w sytuacji, kiedy on cały czas pracuje jeszcze, on powinien, panie burmistrzu, powinien być tak dogęszczony, że nie powinien nic pracować, powinno być na parka robione. Bo jak tak pan mówi, to tutaj na Mickiewicza będziemy też czekać, żeby się uczerwało, usiadało. No. Ale chodzi o to, że jednak no, mimo wszystko ci mieszkańcy namierzczą, a to namierzchnię można by było położyć, a zapłacić dajmy na to, przenieść płatności na przyszły rok. Panie przewodniczący, ja też tam jeżdżę i sytuacja teraz nie jest zła. Jest położona nawierzchnia wiążąca i z czasem będzie nawierzchnia bitumiczna i myślę, że problemu nie ma pytań kiedy. Pan Tomasz Bąk zgłosił szereg różnych wniosków i tematów. Odpowiemy panu na piśmie już konkrety. Jeżeli chodzi o mostek na Konówce przy stadionie Olimpii, byłem tam na ciekawości ostatnio sobie zobaczyć, jak to wygląda i tam jest przejazd przez rzeczy niska, tak? Zgadza się. Dla mnie priorytetem jest tam zrobienie tego odcinka, który jest tam obok pieszego, ciągu pieszego, żeby to był ciąg pieszo-rowerowy i dało się tam przejechać rowerem bez tych stopni. No i zabezpieczenie tego osobiska, no,
gdzie wykonówka zawiera w zakręcie coraz więcej gruntu i prędzej czy później może zabrać też pewne boiska. Więc tutaj to są priorytety, a po prostu zostawimy się na tym temacie. Natomiast temat jest zgłoszony, będziemy nad nim pracować. Pan Paweł Janas, może zacznę od kwestii bieżni. Kwestia bieżni to jest wydatek rzędu 300 tysięcy złotych. My tego typu wydatków nie chcemy ponosić z tej prostej przyczyny, że skupiamy się na tych wydatkach w szkolnictwie, które jesteśmy w stanie odzyskać. Czyli w tym momencie jest to termomodernizacja budynku. Więc jeżeli mielibyśmy taką bieżnię robić, to owszem, ale nie teraz, kiedy potrzebujemy pieniądze na pozyskiwanie innych środków. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o skatepark, to chcę taki tak w ogóle teren rowerowy zrobić na stadionie Skarb. Jeden skatepark już jest, tam chcą kluby połączyć swoje siły i zbudować jeszcze tor BMX-owy, więc jeżeli to miejsce ma gdzieś powstać, to tam zwłaszcza, że tam są opiekunowie, czyli jest opiekun Orlika, jest opiekun wojska, więc ten temat jest lepiej zrealizować w tamtym miejscu. Natomiast tutaj problem z piątką. Owszem, pan dyrektor powiedział, że może się zajmować skateparkiem, ale potrzebuje na to etap. No to dla nas to nie jest. No oczywiście, w którym... całego obiektu, czyli skateparku i wojska, tak? To było postawione. Tylko stróż, taka była jego, takie było stanowisko. Całość. No stróż całości, animator sportowy to jest zasadnicza różnica. A na obiektu mamy animatora sportowego, więc to jest... No i są kluby przede wszystkim, kluby sportowe. Więc ten temat w ten sposób próbuję odpowiedzieć. Rynek jest skatepark. Z chęcią bym przekształcił fragment rynku w jakiś mini skatepark, tylko niestety nie mogę tego zrobić z uwagi na trwałość projektu gminnego. Wtedy nie jeżdżono pod kościołem, bo na przykład przesunęlibyśmy sobie tych jeżdżących wszystkich na bliżej Galicjanie. Kolejna rzecz, też może Państwa poinformuję. Chciałem, już dawno temu myśleliśmy o tym, długo przed historią z mandatem osłabioną. Chcieliśmy wprowadzić strefę zamieszkania na całym rynku. Tylko stwierdziliśmy, że dobra, poczekajmy może z tym jeszcze, bo no, ludzie zaczną, jest duży ruch samochodowy ciągle, ludzie zaczną chodzić ciutrze mają pierścienki z samochodami, dojdzie do wypadków na tej nawierzchni i tak dalej. Powiedzieliśmy, okej, okay, nie. Ale w sytuacji, kiedy policja zaczęła nakładać mandaty, a później życzliwy zrobił mi zdjęcie z Galicjanki, czając się w oknie, myśląc, że ja go nie widzę, po czym wysłał go do pana wyroby i nałożono na mnie mandat karny, który oczywiście zapłaciłem. Doszło do wniosku, że nie można tego tolerować, że rynek jest niezaprojektowany pod ruch pieszy i setki osób przechodzą nielegalnie. Łamią przepisy, popełniają wykroczenia, to setki osób. Bo jak staliśmy z ekipą telewizyjną, to w ciągu minuty nakręciliśmy kilkadziesiąt osób przechodzących na tym miejscu, łącznie z wycieczką. I łącznie z panią rzecznik policji, wymieniłem z jakiego miasta, która też była wizytą w Wadowicach i przeszła w tamtym miejscu. I akurat kamerzysta podszedł do niej z reporterem Polsatu. I okazało się, że to jest pani policjantka, jeszcze rzecznik policji. Więc chcieliśmy to uporządkować, dlatego złożyłem wniosek o utworzenie tam jednak strefy zamieszkania na całym terenie rynku, od kostki do końca kostki. Tam, gdzie auta jadą wolno. Niestety Komisja Bezpieczeństwa Drogowego nie zgodziła się na to. Czekamy teraz na uzasadnienie tej decyzji. Uważam, że to jest zła decyzja. Będziemy próbować to odwrócić, nie? No, ale my nie mamy na to bezpośredniego wpływu. Prawda? Nie możemy pójść do komisji i powiedzieć, ej, wy macie się rozgodzić, nie? Więc próbujemy zastanowić się, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ten temat rozwiązać. Dla mnie jest niedopuszczalne to, że łamane tam jest prawo nagminnie, no bo musi być łamane, nie ma wyjścia. Nie da się nam inaczej tego zorganizować w pierwszego. No i my nic nie robimy, tak akceptujemy ten stan, który jest, nie? Fikcji. Pan Paweł pytał również o to, czy będzie fragmentaryzowana sesja, czy będzie udostępnienie całości. Tutaj ja jestem zwolennikiem jednak zbudowania jakiegoś spójnej relacji, która będzie zawierała wszystkie istotne merytoryczne punkty, a pozbywa się dłużyzn i przyjmowania uchwał, które nie mają większego znaczenia, czy nie mają dla mieszkańców, nie toczy się żadnej jakiejś dyskusji. Nie? Dlaczego tak chcę? Po pierwsze, jeżeli będziemy mieli wrzucali en bloc relacji, które trwają po 6 godzin,
ja to wiem z własnego doświadczenia, bo takie relacje wyrzucałem przez poprzednie lata i nikt tego nie ogląda. Ludzie szukają, gdzie jest sensowne. No nie sensacja, gdzie tam się o czymś rozmawia, nie mówię, nie. Siedzą, gadają, jedzą ciasta, nic się nie dzieje. Po co to mogę oglądać? Więc to musi być krótkie sprawozdanie. Co było, jakie uchwały podjęto, jakie były wypowiedzi, jakie dyskusje, koniec kropka. Dlatego na tym nam zależy, żeby taki materiał był przygotowany. Bo on też się nadaje wtedy do emisji w tych telewizjach lokalnych, które mamy. Z drugiej strony, my będziemy mieli cały materiał, cały. Wrzucanie materiału na YouTube'a jest kwestią czasochłonną. Wiem, bo to nieraz robimy. Zajmuje często cały dzień czy dwa dni. Jeżeli ktoś ma ochotę to robić, nie ma żadnego problemu, otrzyma od nas 6-godzinne, czy tam 5-godzinne, czy 10-godzinne nagranie i może sobie siedzieć przed komputerem i wrzucać i potem udostępniać we wszystkich mediach, jakie chce. Więc tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby postąpić w ten sposób. Natomiast będzie też przygotowane w ramach zamówienia główny sens Rady Miejskiej. Proszę zauważyć, że ja tak robiłem, czyli fragmentaryzowałem sesję, czyli nagrywałem tematycznie dyskusję o tej uchwale, dyskusję o tamtej, komisja taka, komisja śmaka. Nikomu to nie przeskazało, bo oczywiście nie spadłem. To była całość, tylko że... Tylko po jakimś czasie, nie? Jak już wrzuciliśmy po mozolanym oprawianiu. Tak, ale bo podejmowaliśmy trud robienia tego. Natomiast fragmentaryzacja z czasem dominowała, bo dość mówię, że to jest lepsze, lepiej można trafić do mieszkańców. Więc ja jestem zwolennikiem tej fragmentaryzacji, ale proszę zauważyć, że również na przykład telewizja pana Dzienka też nie przedstawia pełnych nagrań, tylko skróty. I te skróty często są bardzo tendencyjne. I nie ma tam najważniejszych rzeczy, więc już teraz mamy do czynienia z tendencyjną fragmentaryzacją i najwyższy czas. Okej, ale nie chcę... Nie ma żadnego ryzyka. Zostawmy Binka spokój, ale jeżeli jest nagrywana sesja, to ci ludzie mają prawo mieć, jeżeli chcą oglądać 9 godziny, 4 czy 5 czy 6 godzin czy tym komputerem, niech mają tą możliwość oglądać od początku do końca wszystko, a skróty wiadomo rzeczą, że one będą treściwe czy ten będzie to opracował, czy drugi, to zawsze będzie tam ta sensacyjka, żeby coś odłożyć, żeby... Panie Przewodniczący, bardzo się cieszę, że Pan, który 4 lata temu głosował przeciwko wnioskowi nagrywania sesji, nagle stał się zwolennikiem pełnych transmisji. Niezwykła przemiana... Chyba Pan bardzo mało wie na mój temat. Ja wiem tylko tyle, ile Pan pokazywał przez poprzednie 4 lata. Pan największym przeciwnikiem od Pana Szczura nagrywania czegokolwiek na tej sali. Czyli to będzie decydował o tym, że projekt jest istotny. Myślę, że będzie o tym decydował kierownik Wydziału Ogólnoorganizacyjnego razem z osobami, które będą realizować. Natomiast cały czas powtarzam, obie formy będą dostępne dla każdego. Każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie... Czyli gospodarze jako rada nie mają nic do powiedzenia. Ale to inaczej może kierownik nie, może się to z Panem skonsultować, co sobie Pan życzy, czego nie życzy. No, ciekawe podejście. No, wydaje mi się to dobrostronne podejście. Ciekawe podejście. Dlaczego mamy robić coś wbrew Panu, Panie Przewodniczący? Jaki jest powód, dla którego mielibyśmy coś robić wbrew Panu? No to już niech Pan sobie to naprawdę. Ja nie trzeba zadawać. Ja chcę Pana pokazywać w telewizji. Uważam, że zyskuję na tym. Czy więcej jest Pana w mediach, to miałam lepsze notowanie. Rzeczywiście tak pan zyskuje, jak zyskał pracę poziom z panem na poparciu. No co, gminie Wadowice odniósł największy sukces. Bez problemu pokonując poprzednio panią burmistrz. Nie wiem, w czym problem. Czy rozumiem, że możemy liczyć na poruszałą jednoznaczną deklarację na to, że poza fragmentami będzie również udostępniony przez Urząd Miejski całość na... Znaczy, nie będzie udostępniane na żadnym bezpłatnym serwisie, dlatego że rozmiary i czas realizacji tego zadania są bardzo duże. Jeżeli Pan chce taką sesję dostać w całości i sobie wrzucić, czy Pan Przewodniczący, czy dowolny inny mieszkaniec, będzie mógł sobie skopiować i wrzucić. I wtedy udostępnić wszystkim całość. Jeszcze była kwestia dotycząca sprzedaży działek.
Więc znowu pan Pawle ubolewał, że profil Facebook pana znajomych jest dla pana źródłem wiedzy na temat tego, co dręczy mieszkańców gminy. Nie może pan. No, no właśnie. Więc takie przenoszenie informacji czy sensacyjek z Facebooka tutaj na sesję, może to jest jakiś sposób na poprawianie. No właśnie, zadał pan pytania. Bez tezy. Okej, bez żadnej tezy. Teza została postawiona przez pana kolegę w internecie, jak pan sam zaznaczył, wywołała wśród grona kilku osób dyskusję. Nie wiem, po co ta dyskusja ma być przenoszona tutaj. Dla mnie sprawa jest jasna i czysta. Państwo, gdy rozmawialiśmy o zgodzie na sprzedaż tej działki, wyjaśniłem państwu, że chcę tego spółdzielnia i że rozważamy, czy nie zrobić tego spółdzielnia mieszkaniowa, od lat tego chciała. Pan doskonale wie, że obok pana Petka cały czas, chyba pan też, perorowaliśmy, żeby tą ziemię gminną sprzedać i żeby spółdzielnia mogła realizować ten blok. Państwo wtedy domagaliście się, aby ta sprzedaż nastąpiła, żeby to było wpisane wręcz nawet do uchwały w drodze bez przetargu, w drodze bez ograniczeń przetargu. Jedna osoba proponowała. No nie, no nie jedna, bo chyba pan Jasiński o tym mówił i pan Józef Polewka też o tym mówił na 100%. Że wtedy tylko cena będzie odpowiednia i tak dalej. Więc był to głos rady. Ja wtedy mówiłem, że nie mogę tego wpisać do uchwały, dlatego że to jest wyłączna kompetencja burmistrza, ale wezmę to pod uwagę. Przeanalizowałem wszystkie za i przeciw, jakie były związane z tą państwa oceną sytuacji, że to musi być przetarg otwarty, bo nas nie interesuje to, żeby spółdzielnia uzyskała ten teren, tylko interesuje nas to, żeby teren poszedł jak najdrożej i żeby tam powstały mieszkania. Więc zrobiliśmy przetarg otwarty, ogłosiliśmy, dostanie pan odpowiedź na piśmie, łącznie z kopiami miejsc, gdzie to zostało ogłoszone. Czyli to, co pan przeczytał, to są zupełne bzdury i ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo, że nie było żadnych ogłoszeń, bo to jest reklama. Okej, no ale to pana koledzy tak twierdzą. Więc jest to wszystko zrobione tak, jak powinno być zrobione. Czyli rozgłoszono to wszędzie, gdzie się dało. Okazuje się, że zainteresowane były tylko dwa podmioty. Te dwa podmioty przystąpiły do przetargu. Cena została określona na podstawie operatu szacunkowego, który został przygotowany przez byłego rzeczoznawcę majątkowego. On tak wycenił te działki. Powierzchnia tych działek nie do końca mówi wszystko, dlatego że kształt też tej działki jest ważny. Nie każdy całą tę działkę można wykorzystać pod zabudowę wielorodzinną. Co więcej, na terenie, na tych działkach znajdują się sieci i służebności, więc to w znaczący sposób ogranicza cenę, jaką można uzyskać w takim przetargu. No i wygrała osoba, która, czy spółka, która zaoferowała wyższą cenę. No i tutaj jakby temat się zamyka. Uzyskaliście państwo to, co chcieliście, najwyższą możliwą cenę do uzyskania. Spółka, która wygrała, jest zainteresowana tworzeniem mieszkań, zajmie się tworzeniem mieszkań. Pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że te mieszkania szybko powstaną i będą odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców Wadowic. Ale jeszcze tak wypełniając, panie burmistrzu, mój głos był za tym, żeby jednak zrobić zamianę ze spółdzielniami mieszkaniową tych terenów, które i rozliczenie się tych terenów, które my będziemy chcieli pozyskać od spółdzielni. I to było takie najlogiczniejsze. Tak, później pan mówił o zamianie, tylko proszę zobaczyć, że uzyskaliśmy cenę dużo wyższą od rynkowej. Znaczy od operatu szacunkowego, więc przy zamianie nie mielibyśmy tak korzystnej sytuacji. Pan radny Malnik poprosił, żeby spinać kontakt, który jest spółdzielnią i pytał o wody pierwsze. Wystąpimy do starostwa z... Dobrze. Ja to masz kształt? Nie wiem, czy zrozumieją państwo. Bo nie, bo nie, bo nie, trudno zrozumieć. Tereny ci robią po treningach. Po prostu, Dobrze. Znaczy, szanowni państwo, weźcie, jeżeli chcemy ocenić, w jaki sposób działa nasz urząd, to weźmy sobie pod uwagę to, jak wyglądają inwestycje starostwa. Inwestycje gminy. Jak wygląda ekranizacja? Przejeżdżałem tam, no kilka kroków z racji tego, że posiada firmę, przejeżdżałem zdjęcia, to już do wyjeździł. Sprawa zaczęła się od samego podłoża i przygotowania
projektem, a w perspektywie rysuje się, no i też jakoś wykonania, a tym bardziej, że w perspektywie szykuje się dalsza część tego produkta. No i produkta tam jest projekt ministerstwa w stronę Łękawicy, żeby uniknąć takich rzeczy, bo jednak na pewno to nie będzie trwało. A tym bardziej, że my dajemy na to pieniądze, nie wiem, czy projektujemy, czy się wykładamy do projektu, więc warto by sobie zostać z rękę. Okej. Dobrze. Postaram się sprawę rozeznać i odpowiedzieć na tę kwestię. Pani Rada Kaczyńska najpierw miała pytanie w sobie gminę Grudenberg pracy. No jeszcze raz pragnę przypomnieć tą niezwykle niefortunną sytuację, która miała miejsce w Komisji Statutowej. Mianowicie przyjęliśmy pewien kompromisowy kształt statutu gminy, znaczy statutu sołectw. Jak Państwo pamiętacie, ja ustąpiłem z części zapisów, które Państwu nie odpowiadały. Przyjąłem prawie wszystkie zapisy, które Państwo zaproponowaliście. Pan Morawka wszystkich zapewnił, że w takim kształcie zostanie to uchwalone, jak będziemy nad tym procedować. Po czym dwa dni później słowa pana Olewki przestały mieć jakiekolwiek znaczenie, bo pan Olewka zagłosował za odwróceniem całości tego projektu, mimo że komisja jednogłośnie zaopiniowała ten projekt w takim, a nie innym kształcie. Więc jest to moim zdaniem pogwałcenie wszelkich zasad pracy nad aktem prawnym, o takim jeszcze znaczeniu. Doprowadziło to do przyjęcia poprawki, która po prostu popsuła ten statut i powoduje, że ani ten efekt nie zostanie osiągnięty, który miał być na poprawkę osiągnięty, a tylko niepotrzebnie jest zepsuty dokument, który miał jakąś swoją logiczną treść i funkcjonował. Dalej będzie funkcjonował, ale już kulawo. Więc tego typu działania pozwalają się zastanowić, no jak my mamy układać swoją pracę w Komisji Statutowej, skoro jednego dnia się na coś umawiamy, a drugiego dnia to już w ogóle tematu nie ma, i okazuje się, że słowo nic nie było warte i nasze jakieś umowy, porozumienia, dogadanie się w ważnych sprawach z gminy jest wywracane, żeby tylko pokazać, że można, macie większość, to możecie zrobić co chcecie. Panie Burmistrzu, chciałem tylko jedną rzecz przypomnieć, że w Komisji Statutowej jest ileś osób, a uchwala cała Rada. Cała Rada i to Rada decyduje, nie Cholewka decyduje sam, żeby podjąć taką czy inną uchwałę i w tym czy innym brzmieniu, a wnioski od radnych, niestety, czy panu się to podoba, czy nie, będą przegłosowywane, czy będą przyjmowane, czy odrzucane, to jest decyzja Rady Miejskiej. Tak, tylko jeżeli radni jednego dnia twierdzą, że przyjmują statut i opinią go pozytywnie, odrzucają poprawkę, a dwa dni później, mimo zapewnień danego słowa, głosują zupełnie na odwrót, bo mają takie widzimisię, to nie jest kwestia... Czy pan mówi liczyć do 21? Czy do 20? W Komisji Statutowej 6 osób. Radnych jest 20, brało udział w sesji, który podejmował decyzję. Jak pan... Niech pan sobie weźmie i przemyśli. Pani Cholewka, czy pan zagłosował przeciwko Józefowi Cholewce z komisji na Radzie Miejskiej, czy zgodnie z wolą? Nie, uznałem to, że następny radny miał rację, słuszną, którą złożył wniosek. Którego wcześniej odrzuciliście wniosek, uznaliście, że nie ma racji. No i w ten sposób możemy się bardziej spotkać myszkę i jak tam mają wyglądać prace nad projektami, no to może w ogóle nie robię komisji, tylko ja będę przedstawiał całej Radzie. To znaczy w ogóle dla pana to by było najlepiej, żeby w ogóle Rady nie było, żeby pan był pan jeden, jedyny, nie wszechwiedzący, wszechmądry i że pan sobie podejmował decyzję i pan rządził. To jest pana podejście do sprawy i widać, jak pan podchodzi do radnych i tak dalej z podejściem do danych spraw. Znaczy, niech pan się już przestanie ośmieszać. Ja tylko dodam, że wniosek, bo to mój wniosek, tak, który zaprezentowałem na komisji, różnił się od tego zaprezentowanego na sesji. Znaczy, różnił się tym, bo uwzględniłem wszystkie praktycznie punkty tego wniosku. Ale proszę wycieczki robić do kogo innego, a nie do mnie. I jeżeli... Od wielu lat mówię, że jestem za maksymalną demokratyzacją działań gminnych. To pan był przewodniczącym rady, która jednogłośnie chyba wszystko. A teraz nagle pan twierdzi, że ja chcę się pozbyć radnych i chcę rządzić jako jednowładca, skoro mimo, że przez wiele lat walczyłem właśnie z takimi rządami w tej gminie, no to pani Cholewka, no... Przewodniczącym radnym jestem po tej kadencji. Niech pan już nie cyjani. Już pan nie brnie dalej tak naprawdę. Nie był pan wiceprzewodniczącym poprzedniej raz. Więc nie ma żadnych podstaw. Zresztą państwo wiecie, w jaki sposób się z wami spotykam, was traktuję i w jaki sposób z wami rozmawiam. Nie ma żadnych podstaw do przyjęcia
tego, co pan przed chwilą powiedział, ale zrzucam to na kart zmęczenia. Może tak? Czy w tym roku będą, czy przewidywane są wybory do rad sołeckich? Nie, nie za. Tak, przewidywane są, natomiast czekamy, poczekaliśmy za radą pana Marka Brzeźniaka na to, żeby jeszcze ewentualnie ustosunkował się wojewodę do tego statutu, bo nie chciałbym rozpocząć procedury, aby się nagle okaże, że nagle uchyla z jakichś powodów prawnych. Więc czekamy na opinię, jest opinią miesiąc, ma termin wojewoda na ustosunkowanie się. Jeżeli nie się uwag, wtedy publikujemy, upływa 14 dni, statut wchodzi w życie i ja już przygotowałem projekt pisma do rad sołeckich z propozycją terminu wyboru. I będzie to albo ostatni weekend listopada, albo pierwszy weekend grudnia. I w takim terminie chciałbym przeprowadzić wybory na prawdopodobnie równocześnie, bo miałem czasu na zabawy, równocześnie we wszystkich sołectwach. Czyli rad miejskich nie będzie? Nie, osiedlowych. Rad osiedlowych chciałbym prowadzić od obrady statut rad osiedlowych jeszcze w tym roku i przeprowadziłbym te wybory na początku przyszłego. Natomiast oprócz tego jeszcze przygotowujemy zmiany w statucie gminy, ale to nie jest rzecz prosta i łatwa, tego nie robi się tak. Więc ponieważ pracujemy nad budżetem, mamy ogromną ilość różnych spraw do załatwienia, właśnie wchodzą przepisy smogowe, wchodzi kwestia Dni Młodzieży, do których cały czas się przygotowujemy, więc ponieważ zależy nam na przygotowaniu tych tematów, no to doszliśmy do wniosku, że skoro statut nie był nowelizowany od tylu lat i nic się nie działo, to możemy jeszcze poczekać te kilka miesięcy, a nie, żeby nam nie uciekły te inne ważne tematy. Czy rady osiedlowe jeszcze mogą sobie działać w tym roku? Działać te, które działają, bo są też takie, które nie działają. Spotykają się tylko epizodycznie i widmowo. Natomiast pani Zofia Kaczyńska zarzuciła mi, że nie wypełniłem swojej obietnicy dotyczącej zwiększenia środków na Radę Osiedlową. To nie jest prawda, bo po pierwsze sfinansowaliśmy nagrody w konkursach, które Rady Osiedlowe organizowały, więc już poszły dodatkowe środki choćby na te nagrody rzeczowe, a po drugie wystąpiliśmy teraz do wszystkich Rad Osiedlowych, bo chcemy sfinansować właśnie z tych obiecanych pieniędzy, chcemy sfinansować takie działania proekologiczne, ale wymagane przez mieszkańców, czyli karmniki dla ptaków, nasadzenia tam, gdzie mieszkańcy sobie tego życzą, miejsca do karmienia gołębi i tak dalej, i tak dalej. Tego typu działania, które tabliczki posprzątaj po swoim psie, no rady miejskie, znaczy rady osiedlowe zgłosimy nam szereg różnych propozycji i z tych pieniędzy właśnie będziemy te propozycje finansować. Natomiast jeżeli chodzi o siłownie na różnych osiedlach, no to też to te kwoty, które by przypadały na Radę Osiedlową, są zupełnie nieadekwatne do kosztów tych siłowni. Więc to nie są środki, które mogłyby państwo posłużyć do zbudowania takiej siłowni, bo tutaj nie, po prostu muszą być... Nie, 30 tysięcy to jest wstępny, panie burmistrzu, 30 kosztuje taka, że będę ewentualnie satysfakcjonowała część mieszkańców. No, to wymaga właśnie wpisania do budżetu i realizacji, tak. Nie z tych środków, które one są przeobiecane, one są zbyt drobne, tylko już z osobnej... Jako osobny dzień. I tutaj od razu połączę to z odpowiedzią na pytanie o miejsce do ćwiczeń na osiedlu 20-lecia. Pani Maria Zadora. Pani Mario, my tam kupujemy od właściciela Polskich Składów Budowlanych działkę, czyli chcemy pozyskać w końcu ten plac zabaw na rzecz gminy. Taki mamy zamiar. I tam chcielibyśmy ten plac zabaw rozbudowywać. Wtedy moglibyśmy pomyśleć o umieszczeniu tego typu urządzeń. Ale to też będzie w ramach tej budowlowej rewitalizacji, którą dla osiedla 20-lecia robimy. No i pytanie na pana Dwika Fili dotyczące, jak rozumiem, koryta do Burówki, tak? Oraz drogi na Przysiółek, Grzyb. No to tutaj, panie Ludwiku, może pan zapytać panią poseł Ziemi Wadowickiej teraz już właśnie, co w tej sprawie jest w stanie jeszcze zrobić, bo ten temat tej drogi w ramach projektu Zmienia Brzegu był tematem, który można było załatwić w poprzedniej kadencji, no ale nie było zainteresowany ze strony gminy. Więc teraz poseł może coś będzie w stanie wskórać dla nas, więc proszę próbować. Ale pytanie było do pana, a nie do pani poseł. No ja nie jestem w stanie zmienić, no szanowni państwo, pani Maria zada się śmieje, ale ja nie jestem w stanie zmienić projektu
budowlanego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nie jestem w stanie nakazać budowy umocnień tam, gdzie tych umocnień nie wybudowano, bo gmina Wadowice nie zgłosiła żadnych uwag do tego wcześniej, kiedy mogła to zrobić. Więc teraz już jest, jak to się mówi, musztarda po obiedzie, no, bardzo dziękuję, musztarda po obiedzie i teraz już tylko na szczeblu krajowym możemy się bawić w rozwiązanie tego problemu. Panie Burmistrzu, ja tylko powiem tyle, że Lata Wilków się pojawiła na Górze Jaruszewskiej. Miałbym taką prośbę, że ja przygotowuję dokumentację i będę się starał ze współpracy z Kowaleśmi zrobić przekop tam, na tym terenie i zrobić to wszystko. Choćbym ja miał dołożyć swoje dołoże. Przygotowuję dokumenty do SRGW, żeby mi dali zgodę i ja to zrobię. Odrzucało mi do ministerstwa, że to jest karygodne, żeby na tak niedragiczne wycie nie zrobili nic niczego. Żeby to skontrolować. Panie Ludwiku, trzymamy za pana kciuki i obiecujemy pomoc, ale proszę uważać, że będziemy działać poza prawem, to latarnia wilków innych może się rzucić. Tak, żeby można było. I co ciekawe, to nie da, żeby zrobić to. A pan mówi, że trzeba do pani poseł. Ale liczę, że pan zgłosić. I do ministerstwa. No bo prawo wymaga tego, tak, odpowiedni tak, oczywiście. Sposób. Ale te decyzje wykonywać. Ja rozumiem, że praktyka była inna w tej gminie, no ale czasy się zmieniły. Jeszcze panie burmistrzu, tylko powiem, że rozmawiałem z dyrektorem Bawielcem, my się znamy od 2004 roku, pan Bawielca, walczymy w pierwszym zakładowcu i określił się, że żeby wyciąć te 4H, to ochrona środowiska, o tym pismo i można po prostu wrócić. Także to nie jest tak, że się nie da tego zrobić. Jeszcze raz myślę, że nie, bo zawsze po 7 latach służyć są potem za hamowce, a żebyśmy tam chwila zbudowani, ja zawsze go widzę, bo właśnie przez to się potem że jest po ograniczonych politykach. Możemy tak, żeby się tam troszeczkę zyskać.